Pewna wiadomość. Hans Christian Andersen. Straszna historia, powiedziała kwoka właśnie w tej stronie wsi, gdzie ta historia się wydarzyła. Straszna historia w kurniku. Będę się bała spać sama w nocy. Jak to dobrze, że jest nas tyle na grzędzie. I potem opowiedziała coś takiego, od czego innym kurom pierze stanęło dęba, a kogutowi opadł grzebień. To jest pewna wiadomość. Ale zacznijmy od początku. A początku należy szukać w zupełnie innym kącie wsi, w kurniku. Słońce zaszło i kury pofrunęły na swoje grzędy. Jedna z nich była to biało upierzona, krótkonoga kwoka, składała swoje codzienne obowiązkowe jajko i była kwoką zasługującą pod każdym względem na szacunek. Kiedy usiadła na grzędzie, zaczęła się skubać dziobem i przy tym wypadło jej jedno małe piórko. Wypadło mi piórko, powiedziała. Im się więcej skubię, tym jestem ładniejsza. Powiedziała to tylko dla żartu, bo wśród kur była znaną śmieszką, mimo że, jak to już było powiedziane, zasługiwała na szacunek. Potem zasnęła. Dokoła było ciemno. Kury siedziały obok siebie, a siedząca najbliżej kwoki nie spała. Słyszała i nie słyszała, tak jak to należy robić na tym świecie, kiedy się chce mieć święty spokój. Odezwała się jednak do sąsiadki. Czy słyszałaś, jakie tu padły słowa? Nie chcę nikogo wymieniać, ale jest tu jedna kwoka, która oskubuje się, aby pięknie wyglądać. Gdybym była kogutem, czułabym dla niej pogardę. A nad kurami siedziała matka sowa, z sową, ojcem i swoimi dziećmi. Rodzina ta miała dobry słuch i słyszała każde słowo, które mówiła ich sąsiadka kwoka. Sowy przewracały oczami, a matka sowa powiedziała, potrząsnąwszy skrzydłami: nie, tylko posłuchajcie. Ale pewnie już słyszeliście, jakie tam padły słowa. Ja słyszałam to na własne uszy, a trzeba dobrze słuchać, jeśli się ma uszy. Jest tam jedna kura, która do tego stopnia zapomniała, co przystoi kwoce, że siedzi i wyskubuje sobie wszystkie pióra i tak się prezentuje kogutowi. Uważaj, dzieci słyszą, powiedział ojciec sowa. To nie jest wiadomość dla dzieci. Opowiem to jednak sowie sprzeciwka. To bardzo szanowana sowa i prowadzi się bez zarzutu. To mówiąc, matka odfrunęła. Uchu, uchu! Huczały obie tuż obok gołębnika należącego do sąsiada. Wszystkie gołębie nasłuchiwały. Czy słyszałyście? Czy słyszałyście? Uchu, uchu! Jest tam jedna kwoka, która wyskubała sobie wszystkie pióra, aby się podobać kogutowi. Zamarznie na śmierć, jeżeli już nie zamarzła. Uchu, uchu! Gdzie, gdzie? Gruchały gołębie. W kurniku sąsiada. Jakbym na to sama patrzyła, wprost nie wypada opowiadać takich rzeczy, ale to jest pewna wiadomość. Wierzymy, wierzymy każdziutkiemu słowu. Zagruchały gołębie i rozgłosiły w kurniku na swoim podwórku. Jedna kura, niektórzy mówią, że było ich dwie, wyskubała sobie wszystkie pióra, aby nie wyglądać jak inne i aby zwrócić na siebie uwagę koguta. To niebezpieczna gra. Można się przeziębić i umrzeć z febry. To też obie umarły. Obudźcie się, obudźcie się! Zapiał kogut i pofrunął na grzędę. Miał jeszcze zaspane oczy, ale mimo to zapiał. Trzy kury umarły z nieszczęśliwej miłości do koguta. Wyskubały sobie wszystkie pióra. To obrzydliwa historia. Nie chcę zatrzymywać jej dla siebie. Opowiedzcie ją dalej. Puśćcie ją w świat, zagwizdały nietoperze,
Kury zagdakały, a koguty zapiały. Puśćcie ją w świat, puśćcie ją w świat! Tak więc historia ta przechodziła z kurnika do kurnika, aż wróciła w końcu znowu do tego samego miejsca, skąd właściwie wyszła. Pięć kur, mówiono, wyskubało sobie pióra, aby pokazać, która z nich najbardziej schudła z nieszczęśliwej miłości do koguta. Potem rzuciły się na siebie, pobiły do krwi i padły martwe ku pośmiewisku i hańbie całej swej rodziny i ku wielkiej stracie właściciela. A kura, której wypadło jedno piórko, nie poznała naturalnie swojej własnej historii, a ponieważ była kwoką godną szacunku, powiedziała: pogardzam takimi kurami, ale jest więcej kur podobnych. Czegoś takiego nie można przemilczeć. Postaram się, aby ta historia dostała się do gazet. Potem dowie się o niej cały kraj. Kury te zasłużyły sobie na to i ich rodzina także. I wiadomość ta dostała się do gazet i została wydrukowana. To jest pewna wiadomość. Jedno piórko może się łatwo zmienić w pięć kur.